Dziś filmik o tym, jak przechowywać masę żelatynową. Masa żelatynowa jest to domowa masa charakteryzatorska. Jak niektórzy z Was wiedzą, ci co nie wiedzą, że można jak zrobić taką masę charakteryzatorską w domu, to odsyłam Was do tego wideo. Z niego dowiecie się, w jaki sposób można jej używać. A można jej używać tak samo jak lateksu charakteryzatorskiego albo wosku charakteryzatorskiego, a jest ona prosta naprawdę i łatwa do wykonania w domu. A dzisiaj zapraszam Was na filmik, w jaki sposób ją przechowywać, w jaki sposób ja ją właściwie przechowuję. Wygląda to tak, także zapraszam Was na szybką, krótką, dalszą część. Cześć, to jest moja masa żelatynowa. Nie wiem, jak wygląda na kamerze, ale w każdym razie ona ma dosyć cielisty kolor. Cielisty jest dlatego, że dodałam do niej troszeczkę podkładu. W taki sposób ją zabarwiłam i od razu mam gotową masę w cielistym kolorze. Wtedy, kiedy ona jest już taka płynna, jeszcze płynna, bierzemy sobie jakąś foremkę do lodów, do lodu albo do... taką silikonową najlepiej, te są najwygodniejsze po prostu. I po prostu tą masę naszą przelewamy sobie do foremki. Oto cała filozofia. Jak już przelejemy sobie do tych foremek, do tej foremki, to dajemy sobie masie zastygnąć właśnie w niej. I kiedy nasza masa już przestygnie, to wygląda dokładnie tak. Jak taka galaretka. I taką galaretkę musimy sobie wyciągać z... i możemy ją przechowywać w woreczku strunowym, szczelnie zamkniętym. Wrzucamy sobie tam wszystko. Dlaczego przelewaliśmy na takie małe porcje? Dlatego, że później, kiedy będziemy chcieli użyć tej masy, to po prostu będziemy sobie dokładnie mogli wymierzyć ilość, jaka będzie nam potrzebna do danego efektu, do danej charakteryzacji. I po prostu będziemy odmierzać sobie ilość względem takich pojedynczych zwiastków. Do zobaczenia, cześć.